Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Zapraszam Was bardzo serdecznie na nowy film i tym razem będzie pachniało jesienią. Pokażę Wam moje zapachy, moje hity na ten obecny okres, czyli jesienno-zimowy. Ponieważ mam tych zapachów sporo do pokazania, zaczynamy od razu od pierwszych perfum i będzie to Michael Kors Wanderlust. To nie jest nowy zapach w ofercie Michaela Korsa, natomiast jest to taki zapach, do którego ja uwielbiam wracać, chociaż powiem Wam, że w okresie jesienno, w okresie wiosennym, letnim bardzo lubię wersję tego zapachu O Fresh. Ona jest nieco bardziej delikatna, ale też powiedziałabym świeża. Natomiast na jesień bardzo fajnie sprawdza się ta kwiatowa nuta, ocieplająca, dodająca nam odrobinę energii w ciągu dnia, ale też przyjemnie otulająca. I co znajdziemy w tym zapachu? Mamy tutaj przede wszystkim włoską bergamotkę połączoną z różowym pieprzem. Do tego aromat goździka, wanilii, ale też drzewo sandałowe i kaszmirowe. I jak sami widzicie po nazwach tych substancji, które znajdziemy, tych substancji zapachowych, które znajdziemy w tym aromacie, są one naprawdę ciepłe i otulające. To jest bardzo przyjemny zapach, chociaż nie do końca każdemu może pasować. Mi natomiast wydaje się, że odrobina gdzieś tutaj w okolicy szyi czy na nadgarstkach naprawdę będzie Wam umilać jesienno-zimowe dni, takie dosyć chłodne czy też nawet wieczory. Flakonik jest bardzo ładny, szklany, w takiej nucie pomarańczowej ze złotymi elementami i właśnie też między innymi kojarzy mi się przez to z jesienią. Ale pokażę Wam teraz nowość i jest to tak jakby wariacja na temat tego zapachu, a mianowicie Michael Kors Wanderlust Sublime. Wygląda on w ten sposób, czyli widzicie, flakonik jest praktycznie identyczny, ale tutaj Michael Kors zainspirował się złotem i między innymi Golden Hour, czyli tą złotą godziną, która pojawia się w okresie jesienno-zimowym, bardziej bym powiedziała w okresie tym przejściowym z lata na jesień. I połączenie aromatów w tych perfumach jest zbliżone do tego, co znajdziemy w tym standardowym Wanderlust. Ale uwaga, tutaj mamy już kompozycję bardziej orientalno-kwiatową i znajdziemy tutaj m.in. kwiat pomarańczy, nutę goździka, ambrę, kardamon, cynamon, różowy pieprz, no i też mamy drzewo sandałowe i drzewo kaszmirowe. Także widzicie, zapach jest bardzo zbliżony, natomiast co chciałabym dodać, jeśli chodzi o te dwa aromaty? Po pierwsze, moim zdaniem trwalszy jest zdecydowanie ten, czyli ta standardowa wersja Wanderlust. Ten nieco krócej utrzymuje się na skórze. Natomiast tutaj od razu wyczujecie te nuty, o których wspomina producent. Jeśli chodzi o Sublime, te nuty, ja bym powiedziała, one tak przychodzą stopniowo, czyli w ciągu dnia będziecie wyczuwać różne aromaty i ten jest znacznie bardziej taki, bym powiedziała, słodki, karmelowy, nieco bardziej waniliowy, ten otulający i seksowny. Obydwa są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe, natomiast ja polecam Wam sprawdzić te zapachy w perfumerii Douglas, ponieważ Michael Kors dostępny jest tylko w Douglasie stacjonarnie i sprawdzić, który z nich bardziej przypadnie Wam do gustu. Natomiast uważam, że obydwie wariacje są idealne na okres jesienno-zimowy. No dobrze, kochani, zatrzymajmy się na chwilę jeszcze przy Michaelu Korsie, bo muszę Wam pokazać jeden aromat, który według mnie jest idealny na cały rok, czyli sprawdzi się w okresie wiosenno-letnim wieczorami, na takie chłodniejsze wieczory, ale też będzie idealny na jesień i zimę, praktycznie przez cały dzień, zarówno w ciągu dnia, rano, jak i wieczorem. Jest to jeden z moich ulubionych zapachów, a mianowicie Michael Kors Sexy Amber. Ja o tym zapachu już Wam wspominałam przy okazji letnich aromatów, czyli tych letnich hitów zapachowych w mojej kolekcji i jest to naprawdę seksowny zapach.
zapach, tak jak wskazuje nazwa. To jest kobiecy, piękny aromat. A wydaje mi się, że też jeden z takich najbardziej popularnych zapachów, jeśli chodzi o Michaela Korsa, i też bardzo kobietom znany. Otulający, ciepły, a znajdziemy w nim między innymi mandarynkę, pomarańcze, białe kwiaty, no i znowu mamy drzewo sandałowe, ale też ambrę. Oj, powiem Wam, że ja uwielbiam ten aromat. Butelka przepiękna, znowu mamy ten złoty element. Jestem ciekawa, ile z Was zna ten zapach Michaela Korsa i lubi po niego sięgać jesienią i zimą. Przy okazji filmu z letnimi zapachami wspominałam Wam też o Chloe, czyli tej takiej pierwszej standardowej wersji. To jest też moim zdaniem całoroczny zapach, czyli takie perfumy, z których możecie korzystać wiosną i latem, a zwłaszcza jesienią i zimą, bo to również jest otulający zapach na bazie, powiedziałabym, róży. I to jest tak charakterystyczny zapach, że powiem Wam, wyczuwam go na odległość. Kiedy jakaś kobieta przechodzi obok mnie, to wtedy go czuję. I to też jest taki zapach, który zostawia tak zwany ogon, czyli ciągnie się za nami. Przepiękny, kobiecy. W ogóle flakonik jest naprawdę prosty, ale też powiedziałabym taki klasyczny, elegancki, luksusowy. Bardzo fajny zapach. Zresztą, kiedy pokazywałam Wam go w tym filmie o tych letnich zapachach, wiele z Was napisało, że też lubicie Chloe, ale lubicie też te inne wersje, które bardzo fajnie kojarzą Wam się z danym okresem roku, czyli na przykład na wiosnę, które są bardziej świeże, kwiatowe, ale też te wersje, które idealnie sprawdzą się jesienią i zimą i też mają nieco inny flakonik. Chloe to jest taki jeden z moich ulubionych zapachów i uwielbiam po niego sięgać, kiedy mam na sobie gruby sweter, fajny, mocny, gruby szalik i do tego ten zapach. A teraz pokażę Wam coś, co jest w mojej kolekcji zapachowej nowością, ale też w sumie jest nowością, jeśli chodzi o markę. A mam tutaj na myśli Toma Forda Metallic. Bardzo ciekawa kompozycja, ale też przepiękny metaliczny flakonik, połączenie srebra ze złotem, charakterystyczna, jak widzicie tutaj, nakrętka. I to jest taki aromat, który jest bardzo, ale to bardzo nietypowy i też powiedziałabym, że nowoczesny. Moje pierwsze zetknięcie z tym zapachem to nie było do końca to, czego się spodziewałam, bo właśnie, kiedy spryskacie go sobie na skórę, to macie wrażenie, że pachnie Wam toaletą. No tak bym to ujęła. Więc nie do końca jest to taki przyjemny aromat. Ale słuchajcie, już po chwili, kiedy ulatnia się z tego zapachu alkohol, zaczynacie wyczuwać bardzo nietypowe nuty zapachowe, chociaż jeśli chodzi o to, co tutaj znajdziemy, a zaraz Wam powiem, to pomyślicie sobie, że popularne. Z jednej strony popularne, a z drugiej strony nieoczywiste. I to jest zapach, który będzie fajnie otulał Was w okresie jesienno-zimowym. Rano dodawał Wam odrobinę energii, ale tak jak mówię, w ciągu dnia on się zmienia, pracuje na naszej skórze i bardzo fajnie się z nią komponuje. No i dobrze, co my tutaj takiego ciekawego mamy? Bergamotka i różowy pieprz. Czyli takie połączenie, które też bardzo lubię właśnie w tych jesienno-zimowych zapachach. Dalej, kwiat głogu, konwalia i heliotrop. Idziemy dalej. Mamy tutaj nutę peruwiańskiego balsamu i uwaga, wanilię połączoną z drzewem sandałowym. Czyli widzicie, znowu mamy ten ciepły aromat drzewa sandałowego, ale mamy dodaną odrobinę wanilii i ten peruwiański balsam, cokolwiek to znaczy. A to wszystko tak ze sobą się komponuje, że jest to niesamowicie ciekawe. Jeśli będziecie mieć okazję, żeby sobie przetestować ten zapach Toma Forda Metallic, to koniecznie go sprawdźcie, tylko tak jak mówię, nie zniechęcajcie się po tym pierwszym wrażeniu. Niech ten zapach popracuje na Waszej skórze i zaczniecie odkrywać te przyjemne, połączone ze sobą aromaty. Coś niesamowitego i powiem Wam, że nie spodziewałam się, że tak bardzo polubię ten zapach. Co więcej, mój Max
od razu go wyczuwa i wie, że mam na sobie Toma Forda, co rzadko mu się zdarza, jeśli chodzi o różne kompozycje zapachowe i nie zawsze jest on w stanie odkryć, czym akurat dzisiaj pachnę, a w przypadku tego zapachu od razu wie. Także chyba coś tutaj musi być. Idziemy dalej i kolejny piękny aromat, który też jest nowością wśród zapachów tej oto marki. A mam na myśli tutaj Bottega Veneta. Przepiękny flakon. Zobaczcie, taki nieco pomarańczowo-kryształowy, z bardzo ciekawą nakrętką. Czyli mamy tutaj, powiedziałabym, nowoczesny design połączony z różowym złotem i bardzo ciekawą kompozycję aromatyczną. W tym oto zapachu znajdziemy nutę kwiatowo-roślinno-drzewną, czyli mamy znowu bergamotkę, ale mamy też czarną porzeczkę. Jest kwiat pomarańczy i uwaga, liście figowe. Do tego drzewo oliwne i bobu tonka. Co wy na to? A co myślicie na temat takiego połączenia? Illusione, Bottega Veneta, przepiękny, delikatny, ale też ciepły i otulający zapach. Ulatnia się stopniowo na naszej skórze i bardzo fajnie roztacza taką aurę wokół nas. To, co jest też bardzo charakterystyczne, to, że marka wypuściła oprócz tego damskiego zapachu również wersję dla mężczyzn, która z kolei jest w odcieniach zielono-żółtych i powiedziałabym pachnie bardziej świeżo niż ten oto aromat. Przepiękny, spodobał mi się niesamowicie i będę po niego często korzystać, ale słuchajcie, gdybym miała, właśnie jeśli chodzi o te nowości, powiedzieć, tak rozróżnić je na pory dnia, to ten zdecydowanie na dzień, ten zdecydowanie bardziej na wieczór. Który jest z nich mocniejszy? Na pewno Tom Ford. Ten będzie świeży, ale też nie będzie taki długotrwały i otulający jak ten. Natomiast oba są przepiękne. Są naprawdę kobiece, seksowne, zmysłowe, nowoczesne, do przetestowania. Zapach, który jest u mnie na wykończeniu, tak naprawdę już za chwilę sięgnie dęka, a mam tutaj na myśli Eisenberg, markę Eisenberg i Back to Paris. To jest zapach, który z jednej strony można by było powiedzieć, że bardziej pasuje na okres wiosenny, ale znowu ja wolę go w tym okresie jesienno-zimowym, dlatego że tutaj też mamy takie nuty świeże, ale i otulające. I w tym zapachu znajdziemy bergamotkę, różowy pieprz oraz rabarbar, ale mamy też jaśmin, fiołek, piżmo połączone z wanilią i do tego dodane cedr plus drzewo sandałowe. Czyli widzicie, z jednej strony mamy ciepły, otulający aromat, cedr, drzewo sandałowe, wanilia, piżmo, a z drugiej strony mamy trochę tej świeżości, czyli te wszystkie kwiaty, fiołek, jaśmin. One dodają takiego uroku i to jest zapach, który idealnie sprawdzi się w okresie, moim zdaniem, jesienno-zimowym za dnia. Nie do końca na wieczór, ale w ciągu dnia. Bardzo, bardzo trwały. Wystarczy go dosłownie odrobina na skórze i czuć go przez cały dzień. Piękne opakowanie, cudowna nakrętka, taki można by było powiedzieć kryształ, bo niby z jednej strony minimalistyczne, ale pięknie komponuje się na toaletce, wygląda cudownie, no i ten aromat. To też jest taki zapach, który nie jest oczywisty i nie będzie pachniała nim każda kobieta na ulicy, zdecydowanie nie. Więc jeśli zdecydujecie się na Eisenberg Back to Paris, to od razu zrozumiecie, o co chodzi i to będzie taki charakterystyczny wasz zapach. I na zakończenie dzisiejszego filmu ostatnia propozycja o ciekawej nazwie, a mianowicie Juliet Has a Gun. Vanilla Vibes. Vanilla Vibes. Tak, tak. Tutaj mamy wariacje na temat Romeo i Julia Szekspira. Piękny flakonik, połączenie kilku kolorów, przechodzący z czerwieni, pomarańczy, żółci, w zieleń i ten
cudowny taki niebiesko-turkusowy odcień, srebrna nakrętka jak widzicie, a co w środku? Kompozycja oparta głównie na wanilii, ciepłej, charakterystycznej wanilii. I tak, to będzie aromat, który przypadnie do gustu wszystkim kobietom, które kochają właśnie taką ciepłą wanilię i lubią się nią otaczać. Bo ja tutaj zdecydowanie wyczuwam najmocniej tę wanilię. A jak wiecie, wanilia jest też takim aromatem, który jest bardzo charakterystyczny, jest otulający, jest ciepły, ale nie do końca każdy go lubi. I jeśli będziecie mieć okazję, żeby powąchać sobie ten zapach, który jest dostępny w perfumerii Sephora, to sprawdźcie go, zanim go kupicie, bo na początku ten zapach nie jest taki charakterystyczny i nie jest aż tak mocno wyczuwalna ta wanilia. Ona z czasem zaczyna pracować i czuć ją na naszej skórze mocniej. Dlatego warto go sobie wcześniej przetestować i sprawdzić, czy to na pewno będzie to. Bo mimo tego, że mamy przepiękny flakonik, ten aromat jest charakterystyczny i jest taki mocno wyczuwalno-waniliowe. Mam nadzieję, że to dobrze ujęłam. Więc nie będzie dobry dla każdego, ale na pewno kobieta, która się spryska na swojej skórze tym zapachem i gdzieś przejdzie, pociągnie się za nią ten ogon, myślę, że sporo osób się odwróci, ale też sporo osób się skrzywi. To jest coś takiego jak Angel Thierry Mugler, na pewno kojarzycie Angel, bardzo charakterystyczny zapach. Niektórzy go kochają, niektórzy go nienawidzą. Podobnie może być z tym aromatem, także polecam wam wcześniej przetestować. No i dobrnęliśmy do końca, teraz już wiecie, jak będę pachnieć, jeśli chodzi o jesień i zimę. Jestem bardzo ciekawa, czy znacie te zapachy. Jeśli tak, to co o nich sądzicie, co o nich myślicie? Czy mieliście okazję przetestować, kupić komuś w prezencie? Dajcie też znać w komentarzach, jak wy będziecie pachnieć, jeśli chodzi o jesień i zimę. Jaki jest wasz wybór, jakie są wasze aromaty, na co stawiacie, na jakie kompozycje? Jestem bardzo, bardzo ciekawa. I też napiszcie mi, czy zmieniacie zapachy, jeśli chodzi o sezony, bo wiem, że część osób tego nie robi i ma na przykład taki jeden swój ulubiony aromat, z którego korzysta przez cały rok. Ja natomiast należę do tych osób, które jednak lubią zmieniać zapach w zależności od pory roku, także teraz już wiecie, jak pachnie u mnie lato i jak będzie pachniała jesień i zima. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!